Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkej, już na standardowym mikrofonie. I dzisiaj widzimy się ponownie w Sekiro. A więc no, może zanim przejdziemy do konkretów, to muszę się pochwalić. Chciałem ostatnio tam coś tam pozbierać na wszystko i proszę, jej! Kolejny wojenny kramarz i kramarz z lochu. Więc cóż, po prostu inaczej mówiąc, znowu mamy smoczy mur. No i początek jest taki sam, więc po prostu przeczytam tylko to, co się zmienia, a potem lecimy dalej z rozgrywką. A więc, Kaszlący widział wiele bitew i przygotowuje ofiary za zmarłych na polu bitwy przed bramą zamku w Ashinie. Czyli wiadomo, który, ten od którego ostatnio kupiliśmy bodajże nasiona, tykwy, tak? No, wydaje się, że Kaszlący często widzi porzuconych w makabryczny sposób. Mimo wszystko nadal składa ofiary za zmarłych. I jest to akurat ten, tutaj wiem, bo sprawdziłem. Dlatego też pozwólcie, że... No. No właśnie. Pozwólcie, że też trochę przyciszę mikrofon, bo jednak jest rozkręcony za bardzo. I będziemy kontynuować. No i właśnie. Okej. No. Jak widać, po prostu miałem pecha, jedna śmierć, dosłownie raz zginęłem, kiedy chciałem zbierać pieniądze i proszę. Na szczęście mam tutaj krople smoczej krwi, więc na resztę, czyli na te dwie rzeczy, pozbieram w innym czasie, jak się nauczę i w ogóle. A póki co, po pierwsze idziemy właśnie usunąć smoczy mur. Ponownie, bo oczywiście jestem geniuszem pod tym względem i no wspaniale mi idzie kolekcjonowanie smoczego moru. A po drugie, wejście do opuszczonego lochu. To jest lokacja, w której obecnie się znajdujemy i nie będę ukrywał, trochę mnie zniechęciło to do dalszego zwiedzania. Ja chciałem wrócić tam, gdzie się zaczęła cała nasza przygoda, więc z tego też powodu no, liczyłem na to, że po prostu wrócimy tam. A chyba wybrałem złą drogę, więc w takiej sytuacji po prostu rozumiecie. Wolałbym zwiedzać dalej. W innym kierunku niż tam. Może wtedy bym znalazł trasę tam, gdzie chciałem. O. It is time, Lady Emma. Yes, I know. Master Genichiro is waiting, is he not? I will return to the top of Ashina Castle. Well, that reed whistle we used before. This time, I will use it. Nie do końca wiem, o co chodzi, ale no tam było coś o tym gwizdku w tutoriale i w ogóle nie wiem, czy to była wiadomość, czy po prostu jakiś tam fragment i dobra. Tam nie idziemy, bo jednak nie chcę, a tutaj zauważyłem jakąś... Jezu, to sterowanie po Dark Soulsach, trudno się znowu przerzucić. No, ale kontynuując, zauważyłem tu jakąś ścieżkę. Więc idziemy zwiedzać. Trudno się przyzwyczaić. Oczywiście, wybaczcie, jeśli pad będzie... słyszalny, ale no niestety robię wszystko, co się da i dalej jest słyszalny, więc... O. Ciekawe, czy tam jest coś wartego uwagi. Ojej, mamy tabletki. Nie wiem, po co tu przyszedłem. Żebym znowu jakiegoś skróta znalazł? Ciekawe, gdzie tym razem? O. A nie, jest jakiś... Nowy obszar i to jest zbiornik w Ashinie. Wow! Przez zboczenie z trasy udało mi się znaleźć prawidłową ścieżkę. Tak, jak nic, pamiętacie to miejsce? A! Jak nic, to właśnie to miejsce, do którego chciałem teraz dotrzeć. A, nie udało mi się podsłuchać niestety przez mój idiotyzm, że się nie skradałem w ogóle. Ja i też swoją drogą zapomniałem, chciałem się nauczyć jeszcze przed... No, na początku odcinku, zanim coś zrobię, czy jakiego odcinku? Odcinka. No, chciałem nauczyć się jednej tam z tych dwóch zdolności karpia, nie pamiętam, która to była. No, ale rozumiecie, jednej z tych dwóch, ten wznoszący karp, czy tam opowiadający, więc... Pierwszy odpoczynek, bo nie chcę w tym bardziej w tym stanie
rozpoczynać podróż, a druga, no właśnie uczymy się jednego z dwóch karpi. Opadający karp, okej, okay, dobra. A więc, umiejętność bierna, która na kilka sekund po odbiciu zwiększa obrażenia zadawane po służbie wroga ze wszystkich źródeł. No fajnie, czyli łatwiej będzie po prostu potem, jak zrobię odbicie ataku, no, atakować wrogów. Styl Ashiny jest ściśle związany z nurtem źródlanego strumienia. Ten Ashina uważa, że skuteczne odbicie klingi przypomina płynięcie karpia w dół wodospadu. Okej, okay, dobra. Filozofie mnie nie interesują, wiem tylko, że... No. Mamy jednego z dwóch karpi i chcą tu chyba jeszcze jakieś lepsze rzeczy. Mhm. No dobra. Tym razem spróbujemy podsłuchać. Wow, to było łatwiejsze niż się spodziewałem. Ale wiecie, co chyba zginę i tak tutaj od tych psów. Dopiero ostatnio grałem, gdy nagrywam odcinka, więc... No dobra, prawie wtedy. Bo dosłownie tam... Jak wspominałem, tam ostatnio chciałem trochę... próbować swoich sił czy coś i... skończyło się i tak na tym, że zginęłem... ten jeden raz. No, ale dobra. Tak, to jest to miejsce z samouczka. Dlatego zawsze będziemy mogli dokładnie pozwiedzać wszystko. Ale wow, nie spodziewałem się, że tutaj znajdę to miejsce. A i właśnie, zapomniałem wspomnieć jeszcze, że... Po pierwsze, nienawidzę już tego miejsca, za wrogów. Więc, przedmiot później. Wow, to było łatwiejsze niż myślałem. Chciałem uniknąć, a ten mi stanął na nim. Ta technika stawania na dzidach naprawdę jednak przydatna rzecz. A nie, nie umiem się skupić, powiem wam szczerze, na czymkolwiek teraz, tak po prostu w tym ogniu bitwy. Odzwyczaiłem się od Sekiro. Super. No i ta dwójka oczywiście już też mnie widzi. I chyba cały wszechświat, tak naprawdę. A. Już wiem czemu. No dobra, trzeba będzie się jakoś tego wszystkiego pozbyć. Ale zanim ich się pozbędę... Super, kolejne pastylki. Tu chciałem się pozbyć tych... których, no, mogę się łatwiej pozbyć. Typu właśnie na przykład... O, ten gościu! No. Już tak... Mam nawet powiedzieć, że... Okej, okay, chyba nie powinno mnie tu być. Da. I sądzę, że mi powinien tutaj przychodzić, więc... To prawdopodobnie mój koniec. Chociaż... Ktoś powiedział, że to musi być koniec. Fajnie było, gdyby zaczął... no, robić szarże z dzidami. Właśnie z tego powodu. A, podcięcie. Czemu ja tabletek nie mam ze sobą? I mamy kolejną śmierć. Wiecie co, nie, ta gra naprawdę jest trudna. Nie poddam się jej w ogóle, ale jest trudna. Mam nadzieję, że już nie dostanę kolejnego moru. Dobra. Takim więc wy... O, jeszcze nawet pomoc losu. Wiecie co, nie. Ja dzisiaj nie jestem w formie na to wszystko. Mogłem sobie włączyć mój zapis, ten prywatny, poćwiczyć, wrócić do rytmu. Nie, no ale ja zdecydowałem, że muszę iść już nagrywać w ogóle. Dobra, wiecie co? W takim obrocie spraw spróbujmy może najpierw pójść w inne miejsca. Od razu tam do tamtego minibossa to może nie. W sensie, no minibossa wcześniej, później będę musiał... unicestwić. Ale właśnie, wcześniej czy później.
Dobra, czyli tutaj chyba będzie to coś, po co przylazłem, ten cały jakiś róg czy coś. Jej, mam 500 monet. Może już niedługo kupię koralik. I ładna skrzyneczka w środku. Chyba jakaś lepsza znajdźka. Jest! Złamany róg Giyobu. Słynna włócznia rogowa używana niegdyś przez Giyobu Masatakę Oniwę. Nie umiem tego przeczytać, więc nie powiem. Zamontowana na parterze Shinobi staje się jej narzędziem. No fajnie. Pojawiający się róg przyciąga wrogów i może pozbawić ich prostej zbroi. Włócznia pękła podczas rebelii i się docenił wspaniały kształt rogu, a Oniwie wręczył włócznię krzyżową Suzena Teomury. Nie wiem kto to, co jak, ale no, jak nic fajnie. I znowu pod podłogę, tym razem widziałem tu jakąś znajdźkę. Tak. Mogło być lepiej. I skrytobójstwo. Po co to robię, to ja nie wiem. A idziemy jeszcze raz, tak jak w samouczku dosłownie. W tutorialu dokładnie tą samą trasą lezłem, więc no. Może to jest sposób na to, żeby tego minibossa osłabić jeszcze przed bitwą. O ile zgubię trop tamtych wszystkich złych, niedobrych, którzy chcą mnie upolować. No oczywiście narkoman pełną parą, znowu tabletki. I ktoś mnie zauważył, że ciasno. Tutaj też jest wspomnienie. Chyba nawet tego spotkania naszego. Ale aż sprawdzę. Okej, nie wiem, zobaczył, tak mało mówi w ogóle, ale sam nie wiem, jak to skomentować. Teraz już po prostu widzę, że niektóre z tych rzeczy muszą być zostawione jako wiadomości. I tu chyba gdzieś przez ostatnią mam na myśli, za pierwszym razem była jakaś tam tabletka schowana jako znajdźka. O, a teraz trzymajcie kciuki, bo po raz kolejny będę walczył z tym tam gościem. Jeśli nikt mnie nie zauważy, mamy ułatwioną bitwę. Jeśli zauważą, to bitwa standardowa. No, fajnie by było wygrać w sumie. No, dosyć mocny zawodnik, nie ukrywam. Oponentów z dzidami zazwyczaj trzeba było atakować. No, znowu? Czemu mnie tu zraniło? Nie wiem, ale ja chcę się go pozbyć i ja to zrobię. Nie wiem, czy słyszycie, jak wciskałem B. Nic nie dało. Dobra. Wiecie co, spróbowałem drugi raz. Chyba wiem, jak go pokonać, ale ze względu na charakterystykę tego, że odcinek musi być krótszy dzisiaj, ze względu na wiele moich spraw do załatwienia i ze względu na to, że chciałbym sprawdzić jak najwięcej nowości, to ważne miejsca. Zaniedbana świątynia, no i lecimy. Idziemy wziąć sobie nową zabawkę i może idziemy na tą trasę, którą chciałem pierwotnie iść. Chociaż będę musiał pogadać najpierw z Emo, może coś ciekawego będzie do powiedzenia. I'm glad you've come. There was a dragon rod back then. I see. It is my... Dobra, czyli nic nowego nie mam dla niej. Dla rzeźbiarza, który był Shinobim.
Oczywiście, że mam. Nowe narzędzie. Wmontowana włócznia. Narzędzie protezy z wmontowanym, złamanym rogiem Giołu. Użycie wymaga symboli ducha. Wyprowadzę dalekosiężne szyny pchnięcia. Po trafieniu mniejsi wrogowie są przyciągnięci w stronę atakującego. Broń może pozbawić przeciwników prostej zbroi. To jedna z osławionych technik Giobo Niwy. Czym Oniły, nie wiem jak to zna, niech to przeczytać. Zwana jako rwanie zbroi. No i czyli jak to działa? RTRT. Wleczenie. Przyciąg trafionego włócznią wroga do siebie może zrywać z wrogów podczas pchnięcia włócznią w przód. Aha. Czyli że są dwie techniki. Dobra. Czyli bieremy. Zobaczmy, czy mogę coś tutaj ulepszyć. Nie, czyli dalej tak samo. Wiecie co? Ze względu na cały kształt biorę tego shurikena. No, nawet po to, żeby spróbować coś z tych dwóch. Dobra, nic nowego. Nie chcę już... Dobra. Wiecie co? Chcę przetestować tą dzidę i w ogóle, ale mam już mało czasu. I jak to wygląda? Dzida mi wystaje z ręki. Uwaga. Aha! To ja mam pełnoprawną dzidę w tej ręce, nieźle. Dobra, wiecie co? Spróbujemy to już podczas podróży. Jeszcze tak z kilka minut mam to. To spróbujemy cokolwiek osiągnąć. Może to nawet się uda, może nie. Oczywiście wybaczcie, że tak długo nie było odcinków, ale no święta i w ogóle tłumaczyłem to chyba... Ja chyba nagrałem już odcinek tłumaczący to wszystko. No. No i właśnie, już są zdrowi, można kupować, ale na razie nie mam co. Więc idziemy, spróbujemy. Nie wiem, co mnie czeka, jak zwykle. I... Czy tu się? Pojawiłem... Ej, co to ma być? Pojawiają się pierwsze... Strasznie wytrzymali oponenci, dobra. Aha, czyli z dzidą... Działa ta technika z dzidą. Fajnie. Ta, że cięcie i pchnięcie. Że jak? Coś wraca? Dobra, wiesz co? Może to nie być najlepsze rozwiązanie, ale chyba pora pobawić się w tchórza czy coś. Nie sądzę, żeby ten wróg był na moją... na moją możliwość. Więc... Środek uspokajający. Nie wróży to raczej nic dobrego. Jakiś... Are you perhaps a shinobi? That's right. I thought as much. Might you be willing to take on a favorite? I am Doji. I've been tasked with the preparation of a medical treatment using the... Wiecie co, mnie to zaczyna wkurzać. Dialog mi przerwało. A i tak jestem już zmuszony się z wami pożegnać, nawet szybciej niż planowałem, no... Rozumiecie, ważniejsze sprawy. Także dialog, mam nadzieję, że nie został zniszczony całkowicie. No a ja po prostu idę do posążka, odpoczywam i na tym kończymy odcinek. Wiem, że wyjątkowo dużo krótszy. No ale rozumiecie. Więc mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tego, że tak krótko i w ogóle. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Sekiro Shadows Die Twice. Hej!